Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku nie wróciły już do franciszkanów pomorskie klasztory Toruń, Chełmno, Nowe, Gdańsk, Braniewo i Królewiec. Jednak w 1935 roku przybyli franciszkanie ponownie nad Bałtyk, do Gdyni. Osiedlili się na wzgórzu Fosza. Po II wojnie światowej zwanym wzgórzem Nowotki, a od 1991 roku wzgórzem świętego Maksymiliana. Za zgodą biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, wydaną 15 października 1935 roku, rozpoczęli budowę klasztoru. Kongregacja do spraw zakonnych zezwoliła 7 stycznia 1936 roku na kanoniczne założenie klasztoru, co nastąpiło 11 stycznia 1936 roku. Z miejsca przystąpiono do budowy klasztoru i kaplicy. Pierwszy etap budowy klasztoru i kaplicy pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy został ukończony w 1937 roku. Klasztor i kaplica zostały poświęcone przez księdza biskupa ordynariusza 23 maja 1937 roku. W uroczystości brali udział m.in. święty Maksymilian Maria Kolbe, ówczesny gwardian klasztoru w Niepokalanowie i ojciec prowincjał, ojciec Anselm Kubit. Po wybuchu II wojny światowej gdyńscy franciszkanie zostali przez hitlerowców rozproszeni. Wojna zadała także gdyńskim franciszkanom bolesne straty. Trzech z nich poniosło śmierć. W Piaśnicy rozstrzelano młodego ojca Henryka Jamruga, w Skarżysku Kamiennej rozstrzelano ojca Anatola Gałuchę, a w obozie w Gusen zmarł brat Maciej Gruszka. Przez obóz przeszedł też brat Korneli Kaczmarek, a w okolicznościach bliżej nieznanych zginął brat Florian Masłowski. W kwietniu 1945 roku franciszkanie wrócili do Gdyni i ponownie po przywróceniu klasztoru do używalności zaopiekowali się swoim klasztorem i kaplicą. 15 sierpnia 1949 roku biskup chełmiński Kazimierz Kowalski ustanowił przy kaplicy parafię pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy, a opiekę nad jej mieszkańcami powierzył braciom mniejszym konwentualnym. 27 października 1957 roku poświęcono kamień węgielny pod obecny kościół i rozpoczęto jego mozolną z wielkimi przeszkodami ze strony władz komunistycznych budowę. W latach 1957-70 franciszkanie wybudowali nowy dwukondygnacyjny kościół. 18 grudnia 1960 roku poświęcono i oddano do użytku dolny kościół, a 21 października 1973 roku ksiądz biskup Bernard Czapliński, ordynariusz chełmiński, ustanowił przy tym kościele i uroczyście otworzył sanktuarium błogosławionego Maksymiliana Kolbe, które mieści się w bocznej kaplicy tej świątyni. 10 października 2006 roku metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Gocłowski ustanowił je sanktuarium archidiecezjalnym. Sanktuarium powstało dla uczczenia świętego męczennika, któremu, kiedy był gwardianem Niepokalanowa, nowa obecność franciszkanów Gdyni leżała głęboko na sercu. Projekt sanktuarium wykonali i pracami kierowali Mieczysław Kościelniak, współwięzień świętego Maksymiliana, autor fresków obrazujących sceny z życia świętego Maksymiliana, oraz Włodzimierz Weinert. Meta plastykę wejścia do sanktuarium wykonał Józef Fuchs z pomocą Józefa Szczepanika. 10 listopada 2011 roku metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź ustanowił w naszym kościele sanktuarium Matki Bożej Królowej, Matki Nadziei. Także koronował obraz Maryi koronami biskupimi. Cudowny obraz Matki Bożej, czczony w tym miejscu, powstał w 1961 roku. Autorem jest wychowanek świętego Maksymiliana, brat Felicissimus Sztyk. Przed wizerunkiem Matki Bożej Królowej, Matki Nadziei, każdego dnia gromadzi się wiele osób proszących o potrzebne łaski i dziękujących za opiekę Matki Bożej Królowej, Matki
nadziei.